Witam. No, dzisiaj krótki filmik z gry, która dzisiaj pojawiła się na Steamie, właśnie we wczesnym dostępie. To jest gra pod tytułem Sea Power Naval Combat in the Missile Age. Gra, tak jak mówię, jest to wczesny dostęp, chociaż mówiąc szczerze, na szybko rozegrałem dwie misje i można chyba spokojnie powiedzieć, że to jest nawet taka wczesna alfa tej gry, także bardzo, bardzo wczesny etap. Jest to gra, która jest, można powiedzieć, osadzona w czasach zimnej wojny, czyli mamy sojusz NATO po jednej stronie, po drugiej Pakt Warszawski. Gra wojenna, strategiczna, poruszająca tematykę operacji powietrzno-morskich, tak, czyli mamy tutaj masę różnych jednostek pływających, podwodnych i latających. Gra, można powiedzieć, jak dla mnie, tak, no, przypomina dawne dobre czasy Harpuna. To było tam sprzed 20 lat. No a obecnie to jest Command Modern Operation. Oczywiście to tak mówię na luzie, tak, bo to oczywiście w obecnym to są takie, że tak powiem, no, Sea Power jest podobne do Command Modern Operation, ale to tylko tak delikatnie, bo to jeszcze daleko do poziomu Command Modern Operation. Tam ta gra to jest po prostu, no, można powiedzieć, symulator taki, a nie jakaś tam gra komputerowa. Oczywiście Harpoon, Komano, to są, wiadomo, gry bardziej 2D. No tutaj w Sea Power postawiono bardziej duży nacisk na tą oprawę graficzną, na modele 3D jednostek, które są naprawdę bardzo ładnie, no zresztą tak jak tutaj na tych takich filmikach widać, tak, w menu bardzo ładnie zrobione. Ok, co tutaj mamy? Czyli tak, dostęp do scenariuszy ma ta wersja obecna gry. Czyli tak, NATO, Pakt Warszawski. Jest ponad 30 misji, także jest tego sporo. O różnym poziomie skomplikowania, czyli jedna gwiazdka to są bardzo proste misje. No im więcej gwiazdek, tym większe skomplikowanie, więcej gdzieś tam jest do zrobienia, więcej jednostek do kontroli. Tu są jeszcze jakieś takie poza gdzieś tam może historią jakieś misje, jeszcze cztery. Czy jakieś inne, może historyczne, ale gdzieś tam może w innych rejonach świata się rozgrywały. No nie, tych akurat nie rozgrywałem. Także misji jest ponad 30, także jest co robić. Mamy edytor misji. Bardzo fajna rzecz, można sobie tworzyć własne misje, oczywiście z wykorzystaniem zasobów gry, jednostek, tak, które są w grze. Czyli możemy sobie różne scenariusze hipotetyczne gdzieś tam tworzyć. Mamy encyklopedię, czyli przegląd. Możemy sobie przeglądać. Wejdę w tą encyklopedię. Czyli tutaj możemy sobie wszystkie te jednostki. Tutaj mamy spis jednostek na tej karcie. No tu akurat mamy łodzie podwodne, niszczyciele, może zobaczymy. O, i tu jest jakiś niszczyciel. No gra, tak jak mówię, duży nacisk ma na tą oprawę graficzną. Jednostki są bardzo ładnie zrobione, tutaj jeżeli chodzi o uzbrojenie. Myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo zrobione.
wodzie, prawda, od wirników. Jednostek jest masa, także jeżeli ktoś interesuje się tą tematyką, jakimś tym przedziałem historycznym, no to tutaj taka mała encyklopedia jest dla niego do zapoznania się. No tam pokażę już później, co tam jest na karcie mniej więcej danej jednostki. Tutorial, niestety obecnie mamy dostęp tylko do filmików. 5 filmików jest, można sobie je obejrzeć ewentualnie na YouTubie. Misji żadnych tutorialowych obecnie nie ma. Ponoć mają być też w przyszłości. No zresztą ja sobie tego nie wyobrażam, żeby tak przy takiej grze takich misji nie było, tak? Bo naprawdę no nie jest to ogarnięcie tutaj, że tak powiem, podstawowego gdzieś tam zarządzania tymi jednostkami. No to nie jest naprawdę łatwa rzecz. Manual. No, manual jest dosłownie paręnaście stron do przeczytania, ale gdzieś tam wprowadza w te takie podstawy rozgrywki. Opcje, no i mod manager dla osób, które chcą sobie gdzieś tam modować. Gra jak najbardziej będzie, chyba już daje nawet możliwość, tak, edytowania sobie misji, robienia własnych misji, wrzucania je do warsztatu na Steamie. Także myślę, że w przyszłości pojawi się takich misji naprawdę dziesiątki, które będzie sobie można po prostu ściągać i rozgrywać. Puszczę jedną z misji. Gra oczywiście no, może mieć jakieś błędy, niebłędy, problemy, bo tak jak mówię, to jest wczesny dostęp, nawet można powiedzieć wczesna alfa, także na pewno gdzieś tam jakieś problemy są. Rozegrałem na szybko dwie misje i mówiąc szczerze, no żadnych gdzieś tam problemów, które by mi uniemożliwiały rozgrywkę, czy wręcz gdzieś tam przeszkadzały, no nie było. No ale wszystkich misji nie rozegrałem, także nie wiem jak tam dalej. Mapka poglądowa, w jakiej części świata misja się rozgrywa. Tutaj mamy opis, tak, czyli na czym polega nasze zadanie. Możemy sobie od razu formację zmienić. Także tak jak mówię, no, Harpoon czy Command Model Operation to są typowo gry takie 2D. W tym przypadku duży nacisk kładziony jest na tą oprawę graficzną, na modele jednostek. Tutaj mamy okno formacji. W naszej formacji znajdują się jednostki. Tutaj mamy jednostkę wiodącą. Taką formację możemy sobie edytować, czyli ustalać położenie jednostek należących do formacji. Możemy sobie to tu pozmieniać. No i jednostki już gdzieś tam zmieniają swoje kursy, żeby, że tak powiem, do tej formacji się tam dostosować. Mapa. To chyba taka najważniejsza rzecz w każdej operacji, żeby sobie tutaj to ogarniać. Tutaj mamy kurs, możemy przyspieszać czas, zwalniać, pauzować. Mamy jakieś przyrządy, tak, możemy sobie tam gdzieś jakieś znaczniki robić, no, kąty, nie kąty, takie pierdoły na mapie. Tutaj mamy informacje o danej konkretnej jednostce, prędkość. Też mamy możliwość sobie to zmieniania, czyli jednostka macierzysta
ta wiodąca, tak? My sobie ją tutaj przykładowo dajemy. Prędkość. Zwiększamy prędkość i te jednostki zawsze będą się starały dostosować do tej jednostki wiodącej. Kurs. Ile mamy tam głębokości pod kilem. Tutaj mamy uzbrojenie. Ilościowe, rodzaj uzbrojenia, ilość. Po kliknięciu pokazuje nam się tutaj zasięgi, uzbrojenia minimalne, maksymalne. Możemy sobie też mniej więcej wybrać, czy chcemy salwę, nie salwę, pojedynczą, gdzieś tam większą salwę wystrzelić. Tu mamy Mkona, czyli różnego rodzaju sensory, radary, sonary i inne tego typu rzeczy. Możemy sobie to włączać. Fajna rzecz jest też, że tu uruchamia od razu takie elementy tak graficzne, jak ten radar tutaj, że to się kręci, czyli że to pracuje w tym momencie. Secure the air search. Radar eye. Tu mamy broń. Weapon tight, czyli to jest, można powiedzieć, takie ustawienie broni na defensywę. Weapon free, czyli tutaj można powiedzieć, jakby to jest strzelanie bez rozkazu, tak, czyli spokojnie przy takim ustawieniu broni jednostka będzie atakowała, sama podejmie decyzję o ataku najbliższego celu. No i weapon hold, czyli nic nie rób, siedź cicho. Jednostki, niektóre jednostki mogą przenosić też, znaczy na przykład jednostki pływające, tak jak tutaj mamy tą jednostkę, mogą również przenosić jednostki latające w postaci helikopterów, tak, samolotów, myśliwców. W tym przypadku mamy pewnie helikopter. Możemy sobie tutaj zmieniać również uzbrojenie danej maszyny. Tak, tu ją startujemy. Tutaj możemy sobie, a to akurat mam jednego tylko na pokładzie, ten helikopter. Sobie można wtedy do skrzydła więcej jednostek przydzielić. A spróbujemy go nawet wystartować. Tutaj powinno się otworzyć i on powinien tutaj ładnie nam tu ładnie wystartować. Także od strony graficznej trzeba przyznać, że jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. Też, tak jak mówię, tutaj te różnego rodzaju procedury, które można obserwować czy na lotniskowcach, czy na tego typu statkach, procedury startowania, o jak ładnie sobie tutaj płaty helikopter rozkłada. Świetnie to naprawdę wygląda.
skądś tam kręci w głowę. Roger, turn 1, 5, 6. No, nie leci. Pod prawym myszki mamy różnego rodzaju rozkazy, które możemy danej jednostce wydawać. Mamy możliwość sterowania, można powiedzieć, manualnie daną jednostką. Klawiszami wsadu się tak. Ahead flank. Maneuvering eye. No tak, to trzeba przyznać, nie jest arkadówka, tak. Tutaj reaguje z opóźnieniem na zmianę, na próbę zmiany kursu. Tak, ale coś jest zbugowane, bo po wyłączeniu nie mogę już sobie teraz tutaj rotować kamery. Tak, także coś troszkę jest też pobugowane, ale... No ale to niestety takie są uroki wczesnego dostępu i gier w takich wczesnych dostępach, wczesnych etapach produkcji. No i też chciałem wam pokazać tą kartę, czyli każda jednostka ma charakterystykę, krótki opis, no i tutaj parametry jednostki, długości, niedługości, wyporności, tu mamy bronię, po najechaniu, kliknięciu. Mamy też informację o danej broni, parametry też możemy się spokojnie zapoznać. Niektóre bronie mają też jakieś tam zdjęcia poglądowe. No szkoda, że nie ma zdjęć jakichś historycznych, archiwalnych. To byłoby chyba większe wrażenie by to robiło niż takie, można powiedzieć, jakieś takie grafiki robione. Sensory, czyli różnego rodzaju na jednostkach radary, nie wiem, sonary, jakieś instrumenty do walki elektronicznej, też możemy sobie to wszystko tu sprawdzać, zapoznawać się z parametrami. No, czytania tu jest co niemiara. Oczywiście to jest podstawa tej gry, jak się chce grać tutaj w tą grę i rozgrywać scenariusze, to bez zapoznania się ze specyfiką jednostek w danym scenariuszu, no to nawet nie ma co się zabierać, tak? To jest podstawa, poznanie tego wszystkiego. Tak, tu mieliśmy ten helikopter, o, czyli jego żeśmy tutaj wystartowali, czyli też możemy się tutaj i również o tym helikopterze, o tej jednostce sporo podowiadywać, do czego ona mniej więcej służy. Tutaj mamy jeszcze też okno. No tutaj spływają wszystkie informacje. Wszelkiego rodzaju meldunki, trafienia, nietrafienia, jakieś tam zmiany kursu. Wszystko to trafia tutaj, żebyśmy też mogli na bieżąco to śledzić, co się dzieje z naszymi jednostkami. Także tak mniej więcej to wygląda. Takie najważniejsze rzeczy chyba omówiłem. Na pewno gra będzie rozwijana, w jakim kierunku to pójdzie, ciężko powiedzieć. Pewnie czas pokaże. Także to byłoby tyle w tym filmiku. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej.